Serdecznie witam w imieniu władz miasta Redutowy. My, Redutowicy, doskonale wiemy, co jest u nas największe, najstarsze, najciekawsze. Wiemy, co nas wyróżnia i z czego możemy się cieszyć. Chcielibyśmy jednak, aby to nasze miasto poznali inni. Ci wszyscy, którzy lubią odwiedzać miejsca nowe, może ciekawe, może inne, może atrakcyjne. Zapraszam więc do Redutów i jestem przekonana, że będziecie Państwo mile zaskoczeni różnorodnością, jaką charakteryzuje się ta bądź co bądź górnicza gmina. Jesteśmy po prostu przyjaznym miastem i jeśli chcecie się o tym przekonać, odwiedźcie nas. A więc do Redutów czas zajrzeć. Redutowy to idealne miejsce na założenie rodziny. Od lat funkcjonuje w mieście polityka prorodzinna, której skutkiem jest powstanie i prężne działanie aż 4 przedszkoli publicznych i 1 prywatnego. Po zajęciach można przespacerować się na redutowską wiekołkownię Rafa czy do parku sensorycznego, w którym atrakcje czekają nie tylko na dzieci, ale także na ich rodziców. W Redutowach rozwija się także szkolnictwo prywatne, skierowane głównie do najmłodszych mieszkańców. Przedszkole pod Nutką sąsiaduje ze szkołą muzyczną pierwszego stopnia imienia Pawła Świętego. Powiadają, że muzyka łagodzi obyczaje, w tym przypadku także pomaga w wychowaniu i edukacji. Redutowskie Centrum Kultury Feniks to kulturalne serce Redutów. Jak mityczny ptak, budynek został ocalony od ruiny. Dziś działa tu jedyne kino cyfrowe w powiecie wodzisławskim oraz teatr, który na swoich deskach gościł największe sławy świata sztuki. Feniks to także miejsce działania wielu kół zainteresowań. Tu warto zatrzymać się na dłużej. Redutowski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy to miejsce szczególne. Właśnie tu swoją siedzibę ma Redutowska Biblioteka. W jej zbiorach znajduje się przeszło 30 tysięcy pozycji książkowych, ale prawdziwa nowość to mediateka. Miejsce idealne dla ludzi, którzy nie potrafią żyć bez muzyki. Roko to także dom dla ogniska pracy pozaszkolnej oraz ogniska plastycznego imienia Ludwika Konarzewskiego. Obie instytucje dbają o najmłodszych mieszkańców Redutów, zapewniając im atrakcje na czas wolny. Tu miesza się sztuka i kultura, ale także sport. Właśnie przy Roko znajduje się jeden z 4 redutowskich orlików, gdzie każdy chętny może podnosić swoje umiejętności sportowe. Mówiąc krótko, Redutowy to miasto z tradycjami i przyszłością, na tym co śląskie i regionalne buduje swoją europejskość, więc nie ma co się wahać. Do Redutów czas zajrzeć.